choć my w skrócie o nim mówimy Dzień Samorządowca. Gdyby to był tylko Dzień Samorządowca, to byłoby to święto radnych i pracowników instytucji samorządowych, jednostek organizacyjnych, gminy, powiatu. Dzień Samorządu Terytorialnego to jest szansa na to, aby w tym dniu uroczyście czuli się wszyscy mieszkańcy, bo przecież wszyscy mieszkańcy te samorządowe wspólnoty stanowią. Wspólnoty, którymi dzięki ich decyzji jest nam dane zarządzać i w ich imieniu. Rok temu rozpoczęliśmy, drodzy Państwo, w powiecie cykl wydarzeń, które nazwaliśmy Tygodniem z Powiatem. I to jest właśnie ostatni tydzień powiatu, też po to, byśmy mogli w czwartek, w ostatnim tygodniu każdego maja, tę sesję przeprowadzić i nadać jej taki uroczysty charakter. Chciałbym zwrócić uwagę, że ta sesja odbywa się i chcielibyśmy, żeby zawsze odbywała się w naszym teatrze. W samorządowej instytucji, placówce wychowania pozaszkolnego, jaką jest Młodzieżowy Dom Kultury. I myślę, że ten obiekt, teatr, nasz teatr, jest dowodem właśnie na to, że samorząd się sprawdza. I jest też dowodem na to, że warto współpracować. Bo przypomnę kolejny raz z tego miejsca, iż wsparcie finansowe w odbudowie teatru uzyskaliśmy z Unii Europejskiej dlatego, że zaprzyjaźniony samorząd gminny miasta Bolesławiec umożliwił nam uzyskanie tych pieniędzy. To jest dowód na to, że i razem można więcej, i że samorząd daje sobie radę. Ten rok jest rokiem szczególnym. 25 lat temu ustanowiono gminę. Ja mówię do swoich znajomych i współpracowników, że gmina jest starszą siostrą powiatu. To jest ten samorząd, który przecierał szlaki. I rzeczywiście zgadzam się tutaj z tezami pana przewodniczącego Rady Powiatu, Karola Stasika, że samorząd się sprawdził. Jeśli mówimy o tym, że Polska w ciągu ostatnich 25 lat się zmieniła, bo się zmieniła, możemy różnić się w interpretacjach, czy i na ile, ale zmieniła się i się rozwija, to też twierdzę, że ogromną zasługą w tym rozwoju bezprecedensowym naszego kraju ma właśnie samorząd lokalny.